Łódzkie na plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Bezpieczeństwo mieszkańców Łodzi i regionu było tematem posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele policji, straży pożarnej oraz innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Za nami obchody 20-lecia polityki społecznej województwa łódzkiego oraz Wojewódzkiego Dnia Pracownika Socjalnego. Z tej okazji podczas gali w Filharmonii Łódzkiej uhonorowani zostali pracownicy socjalni oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w pomoc społeczną. W łódzkiej Zatoce Sportu uczniowie drugich klas szkół podstawowych rywalizowali w 14. finale wojewódzkim konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o społeczeństwie. Konkurs organizowany był przez policję wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i innymi partnerami. Zmaganiom sportowym towarzyszy konkurs Super Kibice. 503 dzieci towarzyszy kibicując swoim rówieśnikom w przygotowanym wcześniej akompaniamencie przyśpiewy. Listopad jest miesiącem świadomości raka prostaty i dlatego m.in. w łódzkim szpitalu imienia Kopernika zorganizowano bezpłatne badania profilaktyczne dla mężczyzn. Mężczyźni chyba przełamali barierę zgłoszenia się do lekarza urologa. Ten wstyd już jest dużo mniejszy niż parę lat temu. Wiedzą o co pytać, ale również zdarzają się panowie, których zapisują tutaj małżonki. Badajmy się! Życie jest piękne. Do małych pacjentów szpitala imienia Korczaka w Łodzi trafiły pluszaki. Akcję zorganizowano w ramach Ogólnopolskiego Dnia Pluszowego Lisia. Rozstrzygnięty został konkurs Pracodawca Roku Zaangażowany Społecznie. Główną nagrodę zdobył Dominik Murawa, który prowadzi pub spółdzielczy Łódź. Większość jego pracowników to osoby niepełnosprawne. 10. gala przedsiębiorców zaangażowanych społecznie odbyła się w Filharmonii Łódzkiej. Bieg na 15 km, który odbył się w Bełchatowie, zakończył tegoroczny cykl Biegnij w Łódzkie, któremu patronował marszałek województwa Grzegorz Schreiber. Na starcie stanęło ponad 1200 zawodników, a wśród nich wicemarszałek Zbigniew Zięba. Moją ambicją jest mieć wynik na mecie niższy niż numer startowy. Myślę, że w tym roku też będzie dobrze. Bełchatowską piętnastkę zorganizowano już po raz 23. Najlepsi panczeniści na świecie przyjechali ścigać się w Tomaszowskiej Arenie Lodowej. W Pucharze Świata udział wzięło 260 zawodników z 26 krajów, a Polskę reprezentowało 17 zawodników. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem marszałka województwa łódzkiego. Telewizja Centrum Zgierz ma już ponad ćwierć wieku i jest jednym z najdłużej działających w Polsce operatorów kablowych. Nasz sygnał dociera do tysięcy zgierskich domostw i z każdym miesiącem jest ich coraz więcej. Podstawowa oferta programowa to blisko 150 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej i satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu.
Jesteśmy też znaczącym na rynku lokalnym dostawcą sygnału internetowego. Daje to Państwu możliwość zamówienia u jednego operatora obu usług w ramach jednego rachunku i jednej instalacji abonenckiej. Technologicznie w niczym nie ustępujemy ogólnopolskim platformom cyfrowym i operatorom internetowym. Sygnał od lat przekazujemy do Państwa domów również poprzez światłowody. Pełnimy też niezwykle ważną społecznie misję. Oprócz usług komercyjnych jesteśmy jedyną niezależną telewizją w Zgierzu i w powiecie, na bieżąco relacjonując wydarzenia lokalne. Dzięki naszym programom możecie także Państwo zgłaszać swoje bolączki i problemy, a my zawsze dokładamy starań, by pomóc w ich rozwiązaniu. Program lokalny Telewizji Centrum poza siecią kablową można także oglądać przez internet. To sprawia, że z informacją docieramy nawet tam, gdzie nie ma światłowodu. Reklamodawcy zaś za naszym pośrednictwem mogą swoją ofertę zaprezentować nieograniczonej rzeszy odbiorców. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Biuro Obsługi Klienta Zgierz, ulica Lechonia 2. Telefon 42 716 16 90. Reklama i redakcja programu lokalnego. Zgierz, ulica Chorza 6. Telefon 512 100 520. Więcej informacji na naszej stronie www.centrum.zgierz.pl. Dobry wieczór, jest 4 grudnia, Rafał Woźniak, zaczynamy środowe wydarzenia Telewizji Centrum. Dziś w serwisie informacyjnym powiemy m.in. Brak chodnika grozi utratą zdrowia, a nawet życia. Przyjdzie ten śnieg, oblodzony kałuże, o proszę bardzo, ja mam tu ślad, wywaliłem się na kałużach. Oraz na podstawie wspomnień Zgierzan powstała książka oraz film. Były to czasami bardzo wzruszające momenty, pełne historii osobistych, ale też momenty refleksji na temat tego, co zakład pracy dawał i co się stało z ludźmi, którzy w tych zakładach pracowali. Albo niebezpieczeństwo potrącenia przez samochód, albo brodzenie w błocie. Taki wybór mają mieszkańcy, którzy muszą dojść poboczem ulicy Długiej między ulicami Sierakowskiego i Letniej. Czy ktokolwiek zainteresuje się tematem zrobienia chodnika? Pyta mieszkaniec osiedla Krzywia. Na ulicy Długiej zbyt szybko jadące samochody i idący poboczem piesi to bardzo częsty widok. Wzdłuż jezdni brakuje bowiem chodników. Tylko czekać, aż stanie się nieszczęście, komentuje mieszkaniec tej ulicy. Ktoś z laską, idzie ktoś z kulą, idzie ktoś tupu-tupu, bo jest po udarze, czy powiedzmy dzieciak z tornistym 5-kilowym. Jak ma tutaj bezpiecznie przejść, przyjdzie ten śnieg. Oblodzone kałuże, proszę bardzo, ja mam tu ślad, wywaliłem się na kałużach. Czyli brak tych tutaj chodników, brak odwodnienia. Znaczy, i co by chodnik rozwiązywał? Że teraz tak, w tamtą stronę trzeba oficjalnie iść lewą stroną, chodzimy po asfalcie i ustępujemy miejsca samochodom z tego, które akurat przejeżdżają. No, kto zdrowy, to przejdzie, a ten ktoś z kulą, laską i przewrócił. Uraz straszny. Drogą zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jesienią 2017 roku wymalowano podwójną linię ciągłą na osi jezdni i wysypano warstwę destruktu asfaltowego w pasie od jezdni do granic posesji, którą uzupełniono dwukrotnie w 2018 roku. W 2019 nie przeprowadzono żadnych prac w tym rejonie. Taka dalsza bezczynność powoduje, że przybywa na poboczu licznych dziur głębokości nawet do kilkunastu centymetrów. Co by chodnik rozumiał? Chodnik by to rozwiązywał, że w obie strony tak tam dalej by był bezpieczny ruch i z tego. I to jest wydatek, tak na marginesie, to jest wydatek około 40 tysięcy, to jest między innymi pół nagrody oficjela z tego, z rządu. Ulica jest bardzo ruchliwą trasą, porusza się po niej wiele samochodów ciężarowych. Niestety istnieje także spore zagrożenie bezpieczeństwa pieszych. Najgorzej będzie zimą, gdy pobocza nie będą odśnieżone. Były problemy tak samo, że nie można zrobić tego przejścia tutaj.
dla pieszych przy Sierakowskiego. Dopiero jak kobietę zabiło, wtedy można było zrobić przejście, a wcześniej nie. Mieszkańcy mają nadzieję, że przy nagłośnieniu tej sprawy, tak jak to było w przeszłości, przy założeniu skutecznej sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulic Długa i Sierakowskiego, uda się uniknąć kolejnych tragicznych zdarzeń. Gdzie jeszcze w Zgierzu znajdują się ulice, na których powinny pojawić się chodniki? Piszcie do nas o takich miejscach na adres mailowy redakcja@centrum.zgierz.pl. Premiera książki dotyczącej wspomnień pracowników zgierskich zakładów przemysłowych w latach 1945-1990, a także prezentacja filmu, który ma nam przybliżać, zwłaszcza młodzieży, historię zgierskich zakładów przemysłowych i ich pracowników. To wszystko w ramach finału projektu pod nazwą Zakładowe opowieści. Mam spodnie z naszej tkaniny, blacha. To jest tkanina, a nie taka chińszczyzna, jak dzisiaj się kupuje w sklepach. Wśród wspomnień pracowników znalazły się również te związane z historią pana Jana Jaworskiego, który w zakładach przemysłu wełnianego Zeltor przepracował od lutego 1963 roku do końca roku 1999. Bardzo dobrej jakości tkaniny robiliśmy. Był zbyt, to znaczy eksport na kraje zachodnie nawet, nie tylko na wschód. Także nie było problemu z produkcją. Nie miałem na co narzekać. No. Miałem pracę, praca była stabilna. Te zarobki, jakie były, wynagrodzenia wystarczały na utrzymanie rodziny. No, trzeba było się jakoś tam główkować też, żeby nie stracić, nie przetracić, ale w sumie to było dobrze. No. Nie mogę powiedzieć, że było źle. Czy oprócz pana ktoś z członków jeszcze rodziny pracował też w tych zakładach? No tak, tam wujkowie, ciocie pracowały, no to, którzy nie żyją już w tej chwili, prawda? No, moja żona pracowała też. W niedzielę oficjalnie podsumowano projekt pod nazwą Zakładowe opowieści, który to Muzeum Miasta Zgierza realizowało przez ostatnie pół roku. To projekt, który zakładał zebranie i utrwalenie czegoś, co jest już nieuchwytne, czyli wspomnień ludzi pracujących w zgierskich zakładach przemysłowych w okresie od II wojny światowej do przemian demokratycznych na przełom lat 80. i 90. W projekcie poznaliśmy 16 niesamowitych ludzi, którzy podzielili się z nami swoimi wspomnieniami na temat pracy i czasu wolnego, który był związany z ich zakładem pracy. Jednym z owoców tego projektu jest książka pod tytułem Zakładowe opowieści. W projekcie głównym działaniem było przeprowadzenie wywiadów z pracownikami, pracownicami zgierskich zakładów przemysłowych i wydanie książki. Natomiast oprócz tego odbyły się również 3 wykłady poświęcone właśnie pracy włókniarzy, włókniarek w PRL-u. Jeden wykład był szczególnie dedykowany właśnie młodzieży, tak żeby oni mogli te bezpośrednio zobaczyć, jak to faktycznie wyglądało. Trzecim elementem było powstanie animacji poklatkowej, która również pokazuje historię przemysłowego Zgierza. We wspomnieniach zawarte są miejsca, których już nie ma, jak chociażby zakłady Zeltor, Fresco, Boruta czy słynąca ze swoich garniturów Zeta. Były to czasami bardzo wzruszające momenty, pełne historii osobistych, ale też momenty refleksji na temat tego, co zakład pracy dawał i co się stało z ludźmi, którzy w tych zakładach pracowali. A jak podkreślają realizatorzy projektu, tego typu działania to preludium do kolejnych wydarzeń. Zgierscy muzealnicy chcą iść z duchem czasu i stworzyć coś na kształt banku wspomnień czy żywego muzeum. Zapis ludzkich wspomnień w różnych formach audio, wideo czy w wersji klasycznej, jak chociażby książki. Coraz bliżej święta, można już tak mówić. Okres przedświąteczny kojarzy nam się nie tylko z kupowaniem prezentów, ale również z przygotowaniami do wspólnie spędzonych chwil w gronie najbliższych. W mieście Tkaczy tradycyjnie już co roku najmłodsi ze świetlicy środowiskowej Przystań uczestniczyli w wyjątkowych warsztatach. Dzieci tworzyły ozdoby świąteczne, które następnie wieszały na choince. Najpiękniejsze ozdoby choinkowe to te, które wykonujemy własnoręcznie. Na początku grudnia odbyły się warsztaty robienia ozdób choinkowych.
Jak co roku gwiazdka w mieście Tkaczy wraz z świetlicą środowiskową przystań. Dzieci jak zawsze przystrajają choinkę w mieście Tkaczy. Mają warsztaty z ozdabiania i robienia ozdób świątecznych. Zajęcia rozpoczęły się instruktażem, podczas którego młodzież dowiedziała się, jak wygląda proces powstawania bombek choinkowych. Następnie zapoznała się z różnymi metodami ich zdobienia. Trochę talentu, chęci i oczywiście zapału, których dzieciakom nie brakuje nigdy. Zwłaszcza w okresie przedświątecznym, kiedy te choinki, te Mikołaje wszędzie nas otaczają i one po prostu aż kipią chęcią do pracy. No ogólnie bombki z tego, z papieru i je ozdabialiśmy i kładliśmy je na choinkę. Bardzo trudne? Nie, łatwe. W ruch poszły nożyczki, pędzle, farby, kolorowe papiery, z których uczestnicy spotkania wyczarowali niepowtarzalne i oryginalne ozdoby. W przypadku trudności podczas zdobienia instruktorzy służyli pomocą i radą. Są tam bombki robione ze styropianu i bombki robione z kółeczek origami. Wszystko ręczna praca dzieci. Podczas warsztatów można było poczuć atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Na dzieci czekał Mikołaj, który rozdał im prezenty. Mamy nadzieję, że będą z nich zadowolone i będą miały udane święta. Co dostałeś? Byłeś u Mikołaja? No kubek i słodycze. Każdy z uczestników wykonaną przez siebie ozdobę wieszał na dużej choince. O roli żywienia w walce z chorobą nowotworową mówi się coraz więcej. W świetle aktualnych doniesień naukowców odpowiednia ilość i jakość składników odżywczych znacząco wpływa na przykład na przebieg terapii onkologicznej. Natomiast jedna ze zgierskich restauracji wspólnie z ekspertami ze szpitala imienia Kopernika przeprowadziła warsztaty, w których uczono pacjentów zdrowych nawyków. Rak jelita grubego jest już drugim najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet oraz trzecim u mężczyzn. Niestety, o ile zachorowalność na niektóre nowotwory w naszym kraju spada, to w przypadku raka jelita grubego wciąż rośnie. I niestety stąd potrzeba jest jak najwięcej przekazywania informacji na ten temat. Mamy w naszym szpitalu badania przesiewowe. Apelujemy do pacjentów, żeby zgłaszali się na kolonoskopię i coraz więcej takich pacjentów rzeczywiście na te badania się zgłasza, zarówno tych, którzy w rodzinie mieli jakieś zachorowanie i tych, którzy niepokoją się jakimiś dolegliwościami. Żadna żywność nie chroni ludzi całkowicie przed rakiem, ale może obniżyć ryzyko zachorowania na nowotwór. Zróżnicowana dieta, bogata w świeże owoce, warzywa i dobre tłuszcze, korzystnie wpływa na ogólny stan zdrowia. Jesteśmy szpitalem wojewódzkim, onkologicznym szpitalem wojewódzkim, więc dbamy o mieszkańców całego województwa, stąd akurat dzisiaj jesteśmy w Zgierzu. I akcja dzisiejsza jest skierowana do osób dotkniętych rakiem jelita grubego. Mówimy, jak się odżywiać i w profilaktyce pierwotnej, czyli jak uniknąć tego nowotworu, bo jest to zdecydowanie nowotwór związany między innymi ze sposobem odżywiania się, ale też radzimy i uczymy naszych pacjentów, jak przejść przez chemioterapię, przez radioterapię w trakcie leczenia raka jelita grubego. Podczas warsztatów przygotowano wyjątkowe menu. Robimy akurat krem z zielonych warzyw z oliwą, z sezamu i z migdałkami. Robimy również pierogi z dorszem, z amarantusem i robimy dwa desery. Robimy mus z awokado i banana oraz gotowaną tapiokę na mleku kokosowym z dodatkami. No i jak widać tutaj w tle nasi goście są bardzo zainteresowani i bardzo się angażują w to, co robimy. Polska należy do krajów o największej liczbie zachorowań na raka jelita grubego w Europie, alarmują eksperci. Poprawia się jednak wykrywalność i skuteczność leczenia tego nowotworu. Natomiast tuż po serwisie informacyjnym zapraszamy na program Na Zdrowie, w którym powiemy szerzej m.in. o diecie antynowotworowej. W weekend, mimo że prawie w całym kraju ma być pogodnie i słonecznie, przyniesie spore spadki temperatury. Do Polski dociera arktyczne powietrze. W niektórych miejscach sypnie śniegiem. Póki co sprawdźmy prognozę w nadchodzących dniach. Zapraszam. W czwartek spodziewamy się słonecznej pogody z niewielkim zachmurzeniem. Na termometrach zanotujemy do 3 stopni Celsjusza. Wiatr oraz spora wilgotność powietrza może sprawić, że temperatura odczuwalna będzie jeszcze niższa. Na piątek synoptycy nie przewidują opadów.
tego dnia temperatura wyniesie maksymalnie 4 stopnie. Z nastaniem weekendu prognozowane są zmiany w aurze. Czeka nas duże zachmurzenie oraz opady deszczu. Słupki rdęci wskażą do 6 kresek powyżej zera w ciągu dnia i do 2 nocą. W dzisiejszym serwisie informacyjnym to już wszystko. Zostańcie Państwo z nami, bo tuż po krótkiej przerwie program Na Zdrowie. Natomiast na kolejne wydarzenia Telewizji Centrum zapraszam w piątek o 18:30. Miłego wieczoru. Pozdrawiam. Jesteśmy szpitalem wojewódzkim, onkologicznym szpitalem wojewódzkim, więc dbamy o mieszkańców całego województwa, stąd akurat dzisiaj jesteśmy w Zgierzu. I akcja dzisiejsza jest skierowana do osób dotkniętych rakiem jelita grubego. Mówimy, jak się odżywiać i w profilaktyce pierwotnej, czyli jak uniknąć tego nowotworu, bo jest to zdecydowanie nowotwór związany między innymi ze sposobem odżywiania się, ale też radzimy i uczymy naszych pacjentów, jak przejść przez chemioterapię, przez radioterapię w trakcie leczenia raka jelita grubego. Tutaj pod okiem ekspertów. Tak, zdecydowanie. Naszą ekspertką jest dzisiaj, główną taką ekspertką jest pani doktor Beata Pytka, która tutaj wymyśliła te warsztaty od strony merytorycznej, medycznej nadzoruje. Jest z nami oczywiście pan doktor Jan Morawiec, który jest koordynatorem zespołu unita jelita grubego. Także specjaliści zdecydowanie. I don't deserve your heart. Serdeczny kolega, pan Zbigniew Pytko, zadał mi takie zadanie, żebym na terenie miasta Zgierza odnalazł lokal, który podejmie się ekologicznego, zdrowego przygotowania posiłku. I to właśnie zrobiłem. Znam ten lokal, cenię go, sam tutaj spożywam posiłki bardzo często. Niestety paleta w dzisiejszych czasach tych czynników, które nam szkodzą, jest bardzo duża. Zaczynając od czynników takich jedzeniowych, tak jak czerwone mięso, alkohol, ale też również czynniki środowiskowe, tak jak palenie papierosów, no, taki nieregularny tryb życia, nieregularne jedzenie. No, te wszystkie czynniki niestety wpływają na to, że nam rozwijają się różnego rodzaju choroby, w tym choroby nowotworowe. Dobrą dietę to jest bardzo duży czynnik, który zmniejsza ryzyko w ogóle chorób, jeśli chodzi o jelito. Dietę bogatą w błonnik, bo to jest taki magiczny czynnik, czy magiczny składnik, który reguluje nam pracę jelit, powoduje, że wypróżnienia są regularne, że nie mamy zapacz, które no niestety wpływają na nas negatywnie i w pewnym perspektywie czasu mogą powodować powstawanie różnych chorób, m.in. nowotworów.
potrzeba zorganizowania takiego spotkania, ponieważ pacjenci wielokrotnie pytają, co mogą jeść w trakcie choroby, co mogą jeść w okresie rekonwalescencji, a rodziny pytają i słusznie, co mogą jeść, żeby nie zachorować. Stąd duża ilość prelekcji zarówno na terenie szpitala, ulotki, które pacjenci otrzymują w trakcie leczenia, ale konieczność jest takiego spotkania, bo możemy wtedy odczarować, jak ja to nazywam, słowo dieta, źle się kojarzące, i możemy pokazać, że można zjeść w trakcie choroby czy w okresie rekonwalescencji, można zastosować dietę bezglutenową, bo taką stosują nasi pacjenci, która i ładnie wygląda, jest atrakcyjna, jest smaczna, a przede wszystkim jest zdrowa. Należy zjadać w profilaktyce oczywiście duże ilości warzyw, w zasadzie do każdego posiłku, bo tych posiłków powinniśmy zjeść 5 w ciągu doby, w różnych odstępach czasu, żeby enzymy potrzebne do trawienia były przygotowane do prawidłowego trawienia tych produktów, i do każdego posiłku zjadać porcję warzyw. A oprócz tego pamiętać o owocach, żeby to były co najmniej 3-4 porcje owoców świeżych. Najlepiej są przyswajalne te, które rosną w naszej szerokości geograficznej, oczywiście, gorzej cytrusy. Pamiętać o spożywaniu 2 do 2,5 litra wody, najlepiej wody mineralnej, niegazowanej. O produktach z pełnego przemiału, to są kasze, makarony, to są chleby. Pieczywo, pamiętajmy, że najzdrowsze jest bezglutenowe. Najlepiej jeszcze przygotowane przez nas w domu, oczywiście z właściwych mąk. No bardzo mi się podoba, ponieważ pierwszy raz biorę w tych warsztatach udział i mogłem się zapoznać. Cieszę się, że mogłem się zapoznać z taką dietą. Która ma wspomagać jelita. Która ma właśnie wspomagać jelita. Don't have to dream your mind, 'cause girl, you're laying here right by my side. Jeżeli chodzi o te dzisiejsze warsztaty, spotkanie takie edukacyjne, to czego uczycie gotować tutaj waszych gości? Dzisiaj mamy specjalnych gości, osoby z chorobami nowotworowymi, i pokazujemy im, jak z produktów ogólnodostępnych we wszystkich możliwych sklepach ugotować coś ciekawego. Dzisiaj robimy akurat krem z zielonych warzyw z oliwą, z sezamu i z migdałkami. Robimy również pierogi z dorszem, z amarantusem i robimy 2 desery. Robimy mus z awokado i banana oraz gotowaną tapiokę na mleku kokosowym z dodatkami. No i jak widać tutaj w tle, nasi goście są bardzo zainteresowani i bardzo się angażują w to, co robimy. Spotkaliśmy entuzjastów zdrowego żywienia, czyli trójkę młodych ludzi, panią Patrycję, pana Dymitra i pana Jakuba, którzy zechcieli nas tu podjąć i zrozumieli w pełni ideę tego naszego spotkania, co nam bardzo jest z tego powodu miło, i myślimy, że to po pierwszy raz spotykamy się tutaj u państwa, natomiast nie ostatni. Mówi się o jelicie jako o naszym drugim mózgu, prawda? Tak, to prawda. Ja mimo, że jestem chirurgiem, to mam troszkę inne na ten temat zdanie, ale bardzo wiele prac się pojawia, że faktycznie ten dobrostan organizmu wywodzi się z jelita, z tego, co jemy, bo z naszego pożywienia mamy te wszystkie mikroelementy, wszystkie czynniki, które nam są potrzebne do tego, żeby organizm prawidłowo pracował, żeby zwalczał choroby. Komórki nowotworowe ma każdy z nas, one wytwarzają się codziennie, natomiast zdrowy organizm jest w stanie eliminować. Jeżeli jest jakieś zaburzenie homeostazy wynikające z wielu różnych czynników, najpewniej nakładających się, no to wtedy pojawiają się choroby. Z
produkty, stąd potrzeba jest jak najwięcej przekazywania informacji na ten temat. Mamy w naszym szpitalu badania przesiewowe. Apelujemy do pacjentów, żeby zgłaszali się na kolonoskopię i coraz więcej takich pacjentów rzeczywiście na te badania się zgłasza, zarówno tych, którzy w rodzinie mieli jakieś zachorowanie i tych, którzy niepokoją się jakimiś dolegliwościami. Pamiętajmy też o badaniu na krew utajoną w kale. Mamy różne akcje przeprowadzone w naszym szpitalu, podczas których pacjentom po prostu wydajemy te próbki do badań. Zaburzenia w oddawaniu stolcach, czyli to nieprawidłowe oddawanie, naprzemiennie biegunki z zaparciami, to jest taki niezwykle ważny objaw, czy krew w stolcu. Niestety dolegliwości bólowe towarzyszą już znacznie bardziej zaawansowanej chorobie, niż chcielibyśmy tych pacjentów widzieć w naszym szpitalu.